dobry, Sławomir Jenerski. Wiadomości. Rozpoczynamy oczywiście informacją, że dziś 80. urodziny papieża Jana Pawła II. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się z tej okazji uroczysta sesja. Na Jasnej Górze obchody 80. urodzin Jana Pawła II połączone będą z uroczystościami 90-lecia koronacji obrazu Matki Bożej diamentowymi koronami ofiarowanymi przez papieża Piusa X. Rocznicowe msze święte odbędą się w wielu kościołach w całym kraju. Premier ustanowił zarząd komisaryczny w gminie Warszawa Centrum, poinformował rzecznik rządu Krzysztof Luft. Komisarzem został Andrzej Herman. Z wnioskiem o powołanie zarządu komisarycznego wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wojewoda mazowiecki Antoni Pietkiewicz. Konflikt między wojewodą a władzami gminy Centrum trwa od marca, kiedy to rządząca w Warszawie koalicja AWS-UW została zastąpiona przez koalicję SLD-UW. Doprowadziła ona do odwołania AWS-owskiego zarządu gminy Centrum i powołała własny. Wojewoda mazowiecki nie uznaje tych decyzji, natomiast prezydent Warszawy Paweł Piskorski uważa, że obecny zarząd działa zgodnie z prawem i że nie było konieczności wprowadzania zarządu komisarycznego. Władze samorządowe województwa warmińsko-mazurskiego zwróciły się do premiera Jerzego Buzka o pomoc państwa w zrekompensowaniu rolnikom strat poniesionych w wyniku suszy. Zdaniem samorządowców sytuacja w województwie pozwala na ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Wojewoda Zbigniew Babalski powołał specjalną komisję, która ma oszacować szkody. Komisja czeka na zgłoszenie od samorządów. Oficjalne potwierdzenie szkód może być pomocne rolnikom w ich staraniach o odroczenie spłat kredytów lub w otrzymaniu pożyczek na odnowienie produkcji. Senator Leon Kieres został kandydatem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej na prezesa Instytutu. Głosowanie jego kandydatury może się odbyć podczas pierwszego czerwcowego posiedzenia Sejmu, uważa marszałek Maciej Płażyński. Za kandydaturą Kieresa głosowało 8 członków kolegium, 2 wstrzymało się od głosu, poinformował szef kolegium IPN Andrzej Grajewski. Teraz sprawa kandydatury Kieresa zostanie przekazana ministrowi koordynatorowi do spraw służb specjalnych Januszowi Pałubickiemu, aby sprawdził, czy senator nie był współpracownikiem służb specjalnych w PRL. W Sejmie do wyboru prezesa IPN potrzebna jest większość 3/5 głosów. Kieresa popierają kluby AWS, UW, a także PSL, które mają razem wystarczającą liczbę głosów. Podczas rozgrywanych w Sydney pływackich mistrzostw Australii ustanowiono kolejny rekord świata. Susan O'Neill przepłynęła 200 metrów motylkiem w 2 minuty 5,81 sekundy. Poprzedni rekord świata należał od 19 lat do Amerykanki Mary Midger i był o 15 setnych sekundy gorszy. Do zobaczenia za mniej więcej 25 minut.